Komputer z bezpłatnym dostępem do internetu trafił dziś do rodziny państwa dębińskich z Chruściel. Wszystko w ramach projektu Cyfrowa Gmina Ełk, w którym uczestniczy samorząd. Jest on kontynuacją realizowanego od 2010 roku programu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Komputery trafiają m.in. do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawnych. Podpisywana jest umowa użyczenia, a rodziny nie ponoszą żadnych kosztów, mówi Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk. W tym roku kończymy rozdawanie 60 zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu do 2020 roku. Te komputery są rozdawane rodzinom, które złożyły wnioski i spełniły warunki formalne, to znaczy warunki GOPS-owskie, bądź niepełnosprawność, albo te rodziny, w których uczy dzieci, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Ta umowa jest to umowa użyczenia do 2020 roku, do września. Sprzęt należy do gminy, a korzystają mieszkańcy gminy. Jest to nadal własnością gminy Ełk. Użytkownicy komputerów nie mają żadnych kosztów, dostęp do internetu jest bezpłatny, a wszelkie koszty ponosi gmina w ramach projektu. Dziś komputer trafił do 5-osobowej rodziny państwa dębińskich z Chruściel. Jak mówiła pani Dorota Dębińska, sprzęt będzie służył całej rodzinie, jednak przede wszystkim skorzystają na tym dzieci. Dzieci uczą się, no i córka najstarsza jest w gimnazjum i tam mają prace zadawane po prostu, żeby zrobić przy komputerze i przesłać mailem do nauczyciela. Dlatego żeśmy złożyli dokumenty, żeby otrzymać ten komputer. No ze względu przede wszystkim na dzieci, żeby się rozwijały, żeby wiedziały, co to jest XXI wiek. Od 2010 roku gmina Ełk wypożyczyła już ponad 300 komputerów. Trafiły one nie tylko do rodzin, ale również świetlic wiejskich. Całkowita wartość projektu to 2,5 miliona złotych, a koszt jednego zestawu komputerowego to prawie 6 tysięcy złotych.